A tutaj jest nasz przyjaciel. Witam, cześć. Jeszcze raz. Także patrzymy tutaj, jajka przepiórcze nawet. Przepiórcze nawet. Kurczę, no wszystko naturalne. Wszystko naturalne oczywiście. Wszystko co to znaczy naturalne, jeżeli chodzi o jajka, to naturalne, to znaczy kury nie są bez stresu. Bez stresu, tak jest, bez stresu. I odpowiednia pasza. I odpowiednia pasza, tak jest. No, natomiast tutaj są jeszcze różne takie osty winny. O, zobaczymy, co to jest. To nie ma alkoholu tutaj. To znaczy, nie będziemy kręcić tego. Zdrowie. Dzięki. To jest 30 ziół, które dalej zrobiliśmy. O, pierwszy raz na świetnie. Świecie. Nie ma papież ani prezydent Stanów Zjednoczonych. Zioła są fermentowane. Nie ma. Ale który stan? To co pił teraz, nie? Ale zioła. Stanów Zjednoczonych, 30 tak? Zioła. No. Ameryki? Ameryki, nie ma tego. Ani Stanów Zjednoczonych, ani papież, ani Izraela prezydent. Tam nie ma. No to jest. A to jest wiśnia. A to wiśnia? Cały świat wiśnie drilluje, nie? Ale to jest peska zmielona, migdalina, B17. No to jest wiśnia. To jest wiśnia. Pan zna się na tym, to oceni. Tak. No. Jak smak ma. A to jest panaceum. To jest na miodzie, nie ma grama cukru w tym. A to jest panaceum na... To dał z siebie, że patyczek, no. Wyrzucić. A to jest patyczek, daj, spróbować, jak smak. Tam daleko na język. No, wziąć sobie. Pycha smaku. Na miodzie, nie trucizna, nie? Już pszczółki pewnie przyleciały, bo poczuły zapachy i smaki. Kapsaicyna, nie? 1,5 miliona. Najleśniejsza papryka na świecie, skorpion, nie? I habanero. No jest trochę tam ostro, bo ja lubię ostre rzeczy, ale ten... Czuć, tak? A czuć. Ale... No i jajka nasze przy muzyce Beethovena z mojego wybiegu, nie? Ale nie twoje. Nie, odkuję. To nie ty. Nie ty. To jest taka psajcie. Jedyny problem, jak ludzie tłuką, dzwonią z całej Polski, że jak tłuką na patelni, słyszą tu. Co to jest, Grzegorz? No, ja mówię, muzyka Beethovena, 7 symfonia. Pamiętaj o śmierci i się śmiejemy. No. Paprykowy. Aha. Panaceum. No to tu jest... Kapsaicyna 1,5 miliona. Właśnie, ale tu jest i telefon. Trzy rodzaje papryki. No. Telefon. Tam, no, nie mówię o jajkach, bo to jajka Ulof, trudno będzie wysyłać. Trudno będzie wysyłać, ale tutaj można by się skontaktować zaraz. Tu jest numer telefonu 507-005-195. No i mamy g.slezak. Czyli mówimy o Ślęzaku, małpa, leśnigród.pl, leśny gród. Jeżeli piszemy na internecie leśny gród, to od razu pojawia się ta strona. I to możemy zadzwonić i umówić się ewentualnie, tu Państwo są w stanie przesyłać ewentualnie. Ocet najlepszy, pierwszy zrobiony z dębu. Oj, ocet z dębu. Przy biegunka Krona Leśmianowskiego. Przy biegunce? Zapalenie jelita, kto ma biegunki stale. No, zapalenie Krona Leśmianowskiego. Pije się parę kropel, nie? Z samego soku. 3 lata dojrzewał bez cedymowej. Nie ma na świecie takiego soku. No za taką butelkę pan w Modenie płaci 100 euro. U mnie pan ma nadal to za 5 euro. I z wodą się pije. Trochę. A już. No i taki ocet się pije z dębu, nie? Jest z figą. Z figą, jest na zaparcie. Gorące się zrobiło, tak, gdzie tam... Woda ciepła. No woda ciepła. No to mamy tutaj to wszystko. Ocet winny, beczkowy, jabłkowy. 100%. Także tutaj... Miód pytni żołowy, także tutaj zachęcam do kontaktu i zamawiania. Oczywiście tam przepiórcze jajka, tam, no bardzo dobre. Przepiórcze jajka z naturalnego chowu są... Był po co, zaraz przyjdzie za parę. Był ma pełne tutaj. Jest, tutaj, a nie przyjedzie? No to jest jedno.
jedno ze... Zresztą. Tutaj mamy nalewki znowu. Tutaj mamy nalewetka. Nalewetka, czyli to jest mała. Bo nalewka to jest duża, a nalewetka to jest mniejsza. Także skromna... Nie jest literek, tylko pół litra. Mareczka, nalewetka Mareczka. No tak, czyli tam z Kazimierza Dolnego to są nalewetki. Dzika róża, aronia, imbir. Imbir, śliwowica, śliwowica. Tutaj mają certyfikaty oczywiście. Jakości, smaku. To są nalewki, które można też, domyślam się, można zamówić ewentualnie. Jakby skontaktować się z panem, tutaj widzę tam numer telefonu. Kazimierz Dolny, pięknie, pięknie. Kazimierz, byłem. Dzika róża, czarna porzeczka, żurawina, wiśnia, truskawka z rabarbarą, cytryna, gruszka. Telefon 601-395-408 i naleweczka Mareczka. No, Mareczek to jest ten pan, który tutaj nalewa akurat naleweczkę, ale ja może później przyjdę na tą naleweczkę jakąś tam. Tutaj są ciasteczka różnego rodzaju. O. No niestety ciastka nie da się tam wysyłać wysyłkowo, czy można? Nie da rady, czyli tylko tutaj. Czyli musicie przyjechać do Tadeusza koniecznie tutaj na Dożynki i dopiero posmakować te pyszne rodzaje jajecek zrobione przez te piękne tanie. Ale to jeszcze my mamy gołąbki, jeszcze mamy pierogi. A, ta, to pełna kuchnia tamtego. To jest tylko na dosłodzenie. Tak, to jest tak, żeby... Tylko na... Dla oka. Czyli coś dla żołądka i coś dla oka. Tak, tak. Ale też ale, jest kompocik. Ale też, a, jeszcze też tak. Jeszcze tak. No ale to jest MGW Niebieszczanie. KGW. A to są nie... KGW. KGW. Koło gospodyń wiejskich Niebieszczani. No zapraszamy, piękna miejscowość, naprawdę tutaj parafia też tam, ksiądz tam w zeszłym razie, tam myśmy się spotkali, tu spędziliśmy trochę czasu przy ognisku. Mamy bardzo fajne. No właśnie. Tak jest. No, dostał ode mnie różaniec palestyński, różaniec, także... Jutro idziemy tak, na mszę. Jutro na... A właśnie, zawsze. Do Dożynki, a potem zawsze. Mamy Dożynki. A może dzisiaj będzie jeszcze? A on ma przyjechać tu. Tak, jutro. Właśnie. To ten, no. Dziękuję bardzo. No, tutaj to znowu to samo. Pan prowadzi transmisję, tak? Tak. To znaczy nie na żywo, ale nagrywam, a potem będę... Tak, będę a to w ogóle będę ten... szacunek, bo pan tam o Palestynie mówił i tak dalej, dobrze poznaje? Tak, nie to tylko to, chyba. Nie, ale ja mówię to szacunek, bo powiedzmy, co tam się dzieje i w ogóle jak ludzi traktują, jak podchodzą do drugiego człowieka. Bo to, tak. Tam są prawdziwi antysemici. Tam są prawdziwi antysemici. Przepisują to Polakom, ale to oni nie są żadnymi semitami. Ja to i znasz muszą zwalczać. Jakoś tak. Muszą zwalczać i powiedzmy... Tak. No szkoda, że tak ludzie myślą tak samo i powiedzmy tak. Nie są oczy w tamtą stronę skierowane. Bo to jest pytanie takie, a czemu my Polacy czy jakiś inny kraj nie rzuci się na drona dla powiedzmy tam Palestyńczyków? Na Ukrainę to chętnie dają i tu już tak. Powiedzmy tak. Nie ma czegoś takiego, że ludzie giną. Tak, to trzeba zobaczyć. Ostatnio w ostatnim ataku na Gazę zginęło około 50 ludzi, 49 dokładnie, ale jeszcze tam jest 300 w szpitalach rannych. W tych 49 jest 15 dzieci. 15 dzieci. Na obiekty cywilne. I o tym media nie powiedzą. To tak jak właściwie ukraińska armia atakuje obiekty cywilne w Lugansku i nikt tam nic nie mówi. Od 14 roku atakują i
padają ofiary i... My tu alternatywni ludzie to znamy, no. Ten, kto ogląda telewizję, to wierzy we wszystko, co tam jest. Tak. Czyli wyłącz telewizję, włącz myślenie. Ja 10 przykazań na obecne czasy ja napisałem w 2010 roku. Są bardzo aktualne. Moim zdaniem jednym z głównych rzeczy, które tam należy wymienić, to jest właśnie nie oglądaj telewizji i drugi punkt, nie wierz nigdy politykom. No tak. Prawda jest taka, że teraz kiedyś PRL był taki, że powiedzmy ludzie wiedzieli, żeby nie telewizji nie wierzyć. A co się stało? A ci sami ludzie teraz wierzą w telewizji. To jest właśnie zaiste. To znaczy, ci, co kiedyś nie wierzyli. Oni wierzą, ale grunt, abyśmy mieli po prostu świadomość nasza, nie pozwalała nam na to, żeby słuchać te bzdury po prostu. To, co się dzieje tam w Palestynie, na przykład w Gazie ostatnio, czy coś tam wspomniała telewizja polska na ten temat? Niedobra o tym mówię. Zapraszamy do ekochatki pod Rzeszów. Tak. Gospodarstwo ekoturystyczne, czyli ekologia. Ekologia i tutaj mamy namiary, tak? Zioła na pasożyty, między innymi. To jest też wschodni przepis ze wschodu, który był używany przez kilka wieków i teraz został odkopany. No i to działa. Mieszanka ziołowa. Tak. No. Tu jest telefon, tak? Tak, jest telefon. Namiar na nas. 17, no tak, tak wiadomo, tak. 17 to Rzeszów. Rzeszów to Octy Jabłkowe. Moje miasto studijne. Tak, Octy Jabłkowe i soki, dżemy, powidła. No staramy się robić wszystko zgodnie ze starymi procedurami. To na przykład mój ojciec, jak byłem dzieckiem, ja to zapamiętałem, ten przepis. On jak chodził kosić trawę rano, to on dodawał, wiem, że do tego jeszcze odrobinę wina, żeby taki delikatny power był. Ale to jest naprawdę kwaskowe, bo to jest na bazie octu jabłkowego. Ale lemonka, tak? Limoniada. Tak. No, czyli cytryna. Cytryna, ale my to na bazie octu jabłkowego robimy. Tak. Także zapraszamy do gospodarstwa. No, do gospodarstwa tam, jak mówiliśmy, zaraz zrobimy zdjęcie tego banera. To znaczy zdjęcie. Zaraz pokażemy. Kto tu jest na przykład? Tu na jednej z imprez jest pan profesor Łuczaj z Jadwigą Łopatą, czyli pierwszą ekolożką polską. Tak. Tutaj jest Janusz Zagórski z Zielarzem. A ten to kto to jest? Nie wiem, no taki podobny, kurde. Taki wąsat. Tak. Jakiś, ale bez kapelusza, bez czapki kapelusza. Jest. Nie poznałem go. A tutaj jest taki nasz miejscowy youtuber Sebastian Szaman. Niedaleko nas mieszka, my też z nim troszkę współpracujemy. Także no to tak. Noclegi jeszcze tam. Tak, w takiej starej przedwojennej chacie. Niemsko. Tak. Czyli to jest po górze. Takie górki podobne zresztą jak tutaj w tej okolicy. Takie góreczki mamy. Sprzedaż bezpośrednia, o którą walczyliśmy grube lata, bo jeszcze 7 lat temu umyta marchewka była w sprzedaży przez rolnika nielegalna, bo to już był produkt przetworzony. Tak. Umyta, tak. Poszatkowana jeszcze gorzej. Aha. Chleb wypieczony własnoręcznie sprzedawany na takim jarmarku podlegało pod urząd skarbowy i pod sanepid. Urzędy ścigały i po prostu wlepiały mandaty. Teraz troszkę to się delikatnie zmieniło. Teraz wlepiają mandaty i później ścigają. Nie, teraz za takie podstawowe rzeczy, ale już zioła zaczynają też ścigać, na przykład ustawowo. Także no... To jest tak, województwo podkarpackie. Tak. To jest obok Rzeszowa. I Łańcuta. I Łańcuta. Nawet my do Łańcuta mamy bliżej jak do Rzeszowa. Bardzo piękny pałac w Łańcucie. Ja wiem, bo ja tam
obchodziliśmy zakończenie studiów, obrona pracy dyplomowej. To jest i wynajęliśmy jeden tam z najlepiej zachowanych pałaców z pełnym wyposażeniem oryginalnym w Polsce. Wiem. I tam na zewnątrz są te wszystkie... Park ładny. Jedna z największych powozowni w Europie chyba. Tak, powozownie właśnie. Zabytkowe powozy konne. Tak, właśnie o tym chciałem powiedzieć, bo tam pod pałacem... Zresztą tam mamy jeszcze storczykarnię, chyba największą w Polsce, bo te okolice słynęły ze storczyków, ale są tam te storczyki nie tylko lokalne, ale storczyki sprowadzone już praktycznie z całego świata i można sobie pozwiedzać tą storczykarnię. Mało o storczykach teraz się mówi, bo... I to jest nasze lokalne dobro. Tak. Zresztą mamy tam też, w tej chwili jest mocno remontowana, bo dwa lata temu była duża powódź u nas. Jest kolejka wąskotorowa Dynów-Przeworsk z najdłuższym tunelem w Europie. Ponad 600 metrów. Ja z Przeworska kiedyś tą ciuchcią tak zwaną. Jechałem do Moderówki. Tak. Tam jest taka wioska, Moderówka po drodze. Tak. I myśmy jechali i taka babcia obok chodziła po tym. Tak. I tam konduktor mówi do tej babci, mówi: babciu, wsiadaj. A ona mówi: nie, synu, spieszy mi się. Tak, tak. No bo ona bardzo wolno jedzie. Jechałem tą ciuchcią. Tak, 35 na godzinę ona sobie jeździ. Tak, przepraszam bardzo. Tak. I naprawdę to jest fajna atrakcja turystyczna, bo jest promowana, tu jest ta ciuchcia, ta kolejka wąskotorowa w Cisnej, ale my mamy z najdłuższym tunelem w Europie. A tutaj nie ma tego. No tak, tutaj nie ma tego. Tak. A już potrzebny jest też, chyba, bo tam nie może wciskać. No dzięki. Tutaj zobaczymy następne stoisko. Nie ma szans. Ale proszę nie mylić się, bo to nie jest stoisko z kiełbasą i ten, tylko stoisko z takimi, z propolisem właśnie, który... Dzień dobry, witam, cześć. Mówię sobie, że muszę utrwalić po prostu, bo ludzie nie wiedzą, co tu się oferuje, co tu się ten, tylko wiedzą, że jest jakaś impreza. No, tutaj też możemy zamówić te rzeczy. Tutaj zaraz wezmę ten z numerem telefonu. Czy to jest... Nie, to jest co innego. Prawidłowy namiar potrzebuje. Prawidłowy namiar to jest tutaj. Tutaj jest, proszę bardzo, apinano.eu i z przodu apinano.eu. Tak jest. I z przodu tutaj, też jest. I z przodu i proszę tutaj wejść na tą stronę i wtedy mamy ten. Kapsułek nie brałam. Już, a, to mam je wyprasować, tak? Api silver i tak dalej. No. Tutaj mamy to rakietnikowa. Sok rakietnikowy. A przyznam się szczerze, że nie wiem, co to jest. Rakietnik, ale mam niedociągnięcia w tym zakresie, ale bio jeszcze, rakietnikowy bio, Biogrim. I to firma też taka, zaraz zobaczymy tutaj namiary. O, tu się na Biogrim. Biogrim, tutaj Biogrim.pl, Biogrim.pl, tutaj. No i tutaj też nalewki różne. No. Tutaj. O, i czosnek jest jakiś, czosnek ten ciemny taki. Czosnek. A tu jesteśmy, tutaj
O, mami, to się samo komentuje. Oczywiście książka Skąd to z nami, Zabójczy system. Oczywiście Grzegorz Płaczka, nasz przyjaciel, który ostatnio też się udzielał w marszu wolności w Warszawie. Tam byliśmy razem. Tutaj mamy, jest fundacja Nowe Spektrum. Także ten, o, to się samo komentuje. I tutaj są różne te, ten, a tu zobaczymy. To już jest, nie wybijali się. Tak, właśnie, to chciałem powiedzieć. Kontakt, oczywiście www.nowespektrum.pl. Tutaj, jeżeli coś tam z tych gadżetów, które tutaj widzimy, albo na wsparcie fundacji Nowe Spektrum, Grzegorza Płaczka, to proszę tutaj o telefon. Tutaj mamy. Ja ten kubek ci wezmę. Proszę bardzo. Nawet nie chcę, ci mówię, co tutaj leje. Ale nie ten. Zabrał kubek i poszedł. Ja mam też wziąć kubek. Dzień dobry, cześć. No ja nie wiem. Ale weź dwa kubki ze sobą. Bo to się nie mogę cię żadnego. Witam, cieszę się, myśmy się witali już. I tutaj mamy kolejne Sun of Baltic. Puder, taki specjalny. I z bursztynu. Przywiozłem bursztyn biały, proszek z bursztynu białego, tak, do badania. Tak. Jeżeli dałem Tadeuszowi, jeżeli to będzie spełniało specyfikacji tego pudru, który tam tu używasz, powiedz mi, to może mi to dostać bardzo tanio. Jest, nie wiem, Tadeusz nie mówi nic na ten temat. Nie mówi, jest. Jest tutaj, ta później porozmawiamy. No, tak, ale do samego białego to nie będzie to musi być mieszane. No tak, ale pomieszasz z innym ewentualnie, ale zobaczysz, jakie własności ma ewentualnie. To biały bursztyn bałtycki czy inny? Biały bursztyn bałtycki, tak. To trzeba sprawdzić. To trzeba być. Tadziu, z tym bursztynem białym, cześć, witaj. Z tym bursztynem białym, wiesz, do zbadania. Ja mówię, bo to mówi, że trzeba to, powiedz mi, pomieszać. Tak. Ale to trzeba w ogóle specyfikację, trzeba zbadać. To jest człowiek, który całe badania i to wszystko. No właśnie. To, co ja powiedziałem, ty nie słyszałeś. Bo tam jedno coś z kontekstu wpadło, a ja powiedziałem wprost. Problem jest z tym, ty byłeś na sali wtedy, że my same na wschód, a gówno przypływa ze wschodu. I powiedziałem dosłownie, no zacytowałem. Tak. Gówno przypływa ze wschodu. No tak. Ale, to jest coś, co nikogo nie urazi, ale to damy do myślenia. Ale zróbcie badanie tego proszku, tam, żebyśmy wiedzieli, co dalej zrobić, bo to można by tanio to dostać, zyskać. Pryskam roślinki tym twoim, pobrałem ostatnio. No i powiem ci, Już pokazałem, gdzie można. Turbo do ładowania. No weź nie. Paprykę spróbuj. Jak, nie jadam, wiesz co, bo ja nie jadam, bo ja w ogóle roślin. Czekam. Można. Ja pytałam, a jakie są duże te opakowania? Tak potrzebuję na 10 euro. Proszę panią, na ile? Na 10, a to jest to. To jest to, proszę panią. To jest taki gęsty kisiel. Okej, okay. Mówił pan chyba. I to na opryskiwacz tego się bierze, na 10 litrów 4 gramy. Tu jest 150 gram albo 300 gram. Jaka cena? To 150-200 zł, a te duże 400. To 200 zł? Ale to na 10 euro to pani starczy na 3 lata. Bo to jest, to ma 5 lat gwarancji. Aha.
kulturyzm. I to. Jest jakaś wizytówka taka z telefonem, czy tam z namiarami i tak dalej, to ja bym już od razu... Na którą firmę? To, na ciebie, no przede wszystkim na ciebie. Wszystko no. Na mnie. O tutaj, tak? Nie, już daję. Już daję, dobra. No bo tu jest... I tutaj mamy... jest jak stosować, przepraszam. To będzie już czy na opakowaniu? Tam jest w koszulce. To niech mi pan jeszcze da. No. Nanosilon. Niech pan da. Dodatkowo, tutaj proszę. Namiary. Dziękuję bardzo. Natomiast... Ten pyłek bursztynowy... Tak jest. Jeszcze normalnie chciałam się... Bo ja kiedyś, nie wiem, słyszałam chyba w tamtym nagraniu, mówił pan o tego, no o smarowaniu tarczycy, tak? Tak. No. I tutaj mamy. I tego, no ona się przygoduje. Tak. Utrzymuje ją? Tak. Już. Tutaj. Ale to jak to się smaruje? On się trzyma? Tarczycy? Proszę, nie, proszę. No my tą skórę. No tutaj puszczę, mamy. Sławomira Ząbkowskiego. Tu druga strona wizytówki. No i tu jak bursztynowi, który ma swoje właściwości, można by wejść tam na stronę w biomenat.eu i tam mamy wszystko już, już wtedy wiadomo. Także na razie ten mamy tu jeszcze jedno stoisko, w którym nie byliśmy jeszcze. Zobaczymy. Jeszcze. Ale jest jeszcze przez internet, jego, no. Że można zamówić też przez internet. Tak, no. Tylko już przesyłkę płacisz, nie? Że aha, nie no to, okej. Okay. No, to, także tutaj mamy ten. To jest na rośliny. A, na rośliny. Ale jest adres e-mailowy. Jest strona internetowa. Nie widziałam. Schowaj sobie. Nabosso.com. No to tutaj jak Państwo wejdziecie, to zobaczycie. No tak, to, proszę bardzo, przepraszam. No i tu mamy suplementy. Nie Marta ta książka. Nie panowie, chłopak Jaszkowski. Dwie książki, te ostatnie, jak cudownie wybrałam. I tutaj mamy jeszcze. No. Tutaj wszędzie to są te suplementy. Lipowit, syrop. Ciasteczka, oczywiście, ciasteczek trudno będzie ten. Tylko prosimy o nie upublicznianie nigdzie naszych, tak? Ani produktów, ani wizerunków. No to nie będę tam fotografował. Natomiast przywitam się z panem Jaszkowskim. Myśmy się wiedzieli dzisiaj, ale jeszcze raz. Wczoraj nagrałem 2,5 godziny. Tam co. Także. No dobra. Tutaj państwo prosili o nieupublicznianie, także nie będziemy upubliczniać, bo my nie robimy reklamy, właściwie chcemy promocję robić, ale niektórzy nie chcą tej promocji. Także ten. Tutaj mamy Zinzino, Klasy i tak dalej. I też mamy trochę żół. A to możemy oddać. No i na tym na razie chyba kończymy jeszcze tutaj. No i tutaj jeszcze przypominamy ten baner, który kolega Sławek Zakrzewski 2 lata temu, zdaje się, tam powiesił tutaj finansowane przez Polonię z Chicago. Także tam, a Sławek od roku prawie jeździ właśnie z tymi banerami i tam z tymi po całej Polsce, także tutaj i to na zakończenie. Dziękuję bardzo, na razie.